Siemano, z tej strony Fornal TV, witam Was w kolejnym odcinku. Jestem w miejscowości Wyszków, razem moim z gościem Przemo Pasjonatem. Będziemy testować dwie różne rzeczy. W sumie ja sobie zamówiłem małą bułkę z wołowiną i sosem mieszanym, a Ty? A ja zamówiłem sobie wegańską kanapkę, którą można było do wyboru. Z jakim mięsem? Z mięsem. Miałem do wyboru, można było sobie wybrać właśnie w tortilli, w picie lub w bułce. Wybrałem sobie w tortilli, także no z tego co ja wiem, to jest tutaj ser i po prostu no warzywa i wziąłem sobie sos czosnkowy. Jest, po prostu chciałem zobaczyć po prostu jak to jest coś wegańskiego zjeść. No, to teraz możemy podsumować nasze zamówionkę. Jedną rzecz chcę wtrącić, bo wcześniej były dwie takie maksymy: nie dawajcie cebuli, a druga to było w odcinku bodajże u Mister Krychy, jak testował tego kotleta schabowego z restauracji Gesslerowej w Warszawie i tam było tekst bodajże jego dziewczyny: zostaw tą kapustę, czy coś w tym stylu. No. No, jak widzieliście, tą wegańską kanapkę w tortilli bardzo szybko zjadłem. Nie wiem czemu, bardzo mi posmakowała, bo to pierwszy raz taką wegańską potrawę jadłem. Bardzo mi posmakowała i następnym razem jak będę w Wyszkowie, to wybieram się do tego lokalu. Naprawdę jestem pod wrażeniem w ogóle tej właśnie wegańskiej potrawy. I moja ocena jest ponad skalę, powyżej 10. Dam ocenę 20. Jest to nie do opisania, po prostu no wyśmienite i po prostu no, te warzywa świeże, no i przede wszystkim bardzo smaczne, no i zdrowe. Teraz ja powiem, miałem bułkę małą z wołowiną, sosem mieszanym. Powiem tak, no jak na to zamówienie jest ok, nie mam się do czego przyczepić, mięso jest świeże, ciepłe, sos mieszany, też bardzo, tak powiem szczerze, może na początku był mniej wyczuwalny, ale potem już trochę więcej. No i ocena moja tego kebaba jest 9 na 10 temu dam. No bo jakby tego sosu trochę więcej dali, no to byłaby dyszka. Ale jest naprawdę w porządku. Bo to jeden z tego co słyszałem od znajomych i od ludzi z okolic, że to jest jeden najlepszych kebabów w Wyszkowie. Do każdej kanapki takiej dawali takie fusti półlitrowe. Jest to taki napój bez cukru. Z marakują. Tak, z marakują. Także ja już no. Wypiłem. No, także pozdrawiamy panią blondynkę. Nie wiem jak ma na imię, ale po prostu no, bo pani blondynka. Pozdrawiam panią blondynkę, która nas obsłużyła z pięknym uśmiechem na twarzy. Tak jak kolega powiedział, ja też się dołączam do tych pozdrowień. Dzisiejszym gościem moim był Przemo Pasjonat. Dziękuję mu za przewiezienie prezesowskiego tyłka do Wyszkowa. Na spontanie się okazało, że byłem. Tak, dokładnie. Jeśli się spodobał Wam odcinek, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję do niego też podajcie. Dobijcie mu te 200 subów. No i cóż więcej, jeśli chcecie jakiś więcej lokalów z województwa mazowieckiego czy innego, to piszcie w jakimś czasie tam. W niedalekiej przyszłości czy dalekiej tam pojedziemy. A i poza tym. Cześć.